Hello, hello, witajcie, z tej strony Mr. Transmetal 666. Dzisiaj zmieniamy klimaty na klimat DC Universe. Przed wami Demon Etrigan. I tak w skrócie może powiem coś na temat tej postaci. Demon Etrigan jest w ogóle akcja tego wszystkiego, to chyba to wszystko zaczęło się w średniowieczu, można powiedzieć, czasy króla Artura, rycerzy Okrągłego Stołu, on tam kogoś zmienił, znaczy zdradził, jakby, bo on był oczywiście człowiekiem. Zdradził kogoś, no i został ukarany przez Merlina bodajże chyba i został rzucony na niego urok. Nie pamiętam, jak się nazywała ta czarodziejka, która to była uczennica Merlina, która później z nim, że tak powiem, z Merlinem konkurowała o władzę w ówczesnym świecie. No i demon Etrigan przeżył do naszych, przyszedł, przeżył, jest w naszych czasach. Starożytna magia itd. itp. Zresztą w Lidze Sprawiedliwych występuje w kilku odcinkach, czyli przybądź demonie Etriganie, no i wtedy rzuca się hasło, prawda, on sobie wymawia, no i staje się właśnie takim demonem potężnym, mocnym, który rzuca czary, zaklęcia i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, figurka jest po prostu niesamowicie zajebista. Ujmę tak, on jest w ogóle potężny, bo po, że tak powiem, całej transformacji właśnie w demona Etrigana, dla porównania pokażę jakąś tam figurkę z DC, żebyście zobaczyli. Jest, o, niech będzie czerwony Superman. Spójrzcie, widzicie? On jest po prostu kolosalny. No tutaj nie ma aż takich wielkich różnic patrząc z boku, ale ogólnie, no popatrzcie, to chłoposek przy nim, prawda? No malutki, śmieszny i tak dalej. Także demon jest naprawdę wielki, potężny. To zdecydowanie widać. Przyjrzyjmy się z bliżej. Słuchajcie, głowa jest rewelacyjna. Widać zdecydowanie takie ruchy. Tutaj, spójrzcie, rogi wystające, czyli ze satanistyczny jakiś motyw. Takie uszy śmieszne jak, nie wiem, kto miał takie uszy. Abomination odrażający miał podobne. Zęby zakrzywione, morda czerwone, ślepia z czarnymi takimi tymi, nie wiem, chyba że się, no, jak to się mówi, no, podkład, kredka, czy to tam jest, nie znam się na tym, to co kobiety sobie robią, prawda? Malują się, chyba że się maluje, zboczenie jest jeden. Patrząc dalej, słuchajcie, to takie fajne na rękach kółka. Takimi, nie wiem, czy to cwieki, czy jak to się to nazywa. Tutaj taki pasek z jakimś celtyckim wzorem. No i tutaj dalej potężne, muskularne nogi. Widać na tych nogach żyły, fajna rzecz. No i śmieszne buty, jak normalnie przypomina mi się buty, jak miał szepnął serduszko Piccolo z Dragon Balla, też takie śmieszne. Tak pierwsze, taki rzut oka. No i no, spójrzcie, potargana, paskudna peleryna. Ale sam demon jest naprawdę rewelacyjny. Więc tak, patrząc dalej, może jakieś punkty artykulacji, zobaczmy jak to wygląda w tym demonie. Głowa w boki i tak dalej pracuje, ręce jak najbardziej się zginają do góry. Spójrzcie, potężne, wielkie ramiona, to widać od razu, ręce się zginają. Tutaj końcówka fajnie jest zrobiona, spójrzcie, to tak wygląda jakby mu taki strój, prawda? I ten strój też był poszarpany, no i w tym stroju ręka też pracuje, fajnie wykończona, spójrzcie. Paznokcie zakończone jak to na demona przystało, długie, fajne ręce z zakończonymi takimi ostrymi pazurami i na ręce też widać żyły, także w detale oczywiście ta figurka owocuje zdecydowanie. Tu potężna klatka piersiowa, zobaczcie jakie to w ogóle muły, to wszystko jest ogromne, normalnie Superman to kurczę wymięka przy nim. Co tutaj pisze? TM, DC Comics, Made in China i tak dalej, CD, nie pisze z którego to roku, ale ta figurka już ma też trochę lat. Za 3-4, może nawet więcej, nie wiem, ale nieważne, świetne jest w każdym bądź razie. I lecimy dalej, punkty, tutaj też się zgina, tutaj też pracuje, nogi DC też, no demon, śmiesznie, ale może szpagat zrobić. Te nogi mi się podobają, spójrzcie, takie ogromne, normalnie kulturyści mają takie nogi, kurde, normalnie potężne, wielkie nogi, żyły, aż chcą normalnie wyprysnąć. Tutaj też w noga, tu się też zgina, tylko że nie wiem dlaczego mój akurat się nie zgina. Oczywiście przeważnie to kleję, tego to nie pamiętam, żebym go kleił, bo tutaj akurat mi się nie podoba, ale naprawdę fajnie to wygląda. W kolanie się zgina, no i but też pracuje, na boki stopa trochę też. Także naprawdę punkty artykulacji mogą być. Jeśli chodzi o naszego demona Etrigana, zdecydowanie, oj sorka, zdecydowanie polecam, bo naprawdę no, świetny jest, po prostu rewelacyjny. Tu pod tym względem muszę wam powiedzieć, że figurka jest no, po prostu wypasiona, no, wywalona w kosmos, zdecydowanie. Także polecam, polecam, bo naprawdę warto. Jeżeli nie macie demona Etrigana, to musicie go mieć. Trzymajcie się. Take care yourself.